wychodząc naprzeciw głosom szanownych radnych w zakresie ustalenia optymalnego poziomu podatku rolnego, zgłaszam projekt uchwały nr 13. Zgłaszam wniosek o przyjęcie tego projektu uchwały nr 13 do porządku dzisiejszej sesji. A jest to projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok. Rozumiem, że za chwilę, jeżeli panowie przyjmiecie ten projekt uchwały do porządku obrad, będziemy dyskutować, padną pewne propozycje. No i tutaj nasz sztab, pan skarbnik, pan kierownik będą określać, jakie skutki to wywoła. No i oczywiście z mojej strony również będzie rekomendacja ostateczna i panowie podejmiecie decyzję. Także wnioskuję o przyjęcie tego projektu do porządku obrad. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poddaję ten wniosek pod głosowanie. Kto jest za tym, aby do porządku dzisiejszych obrad wprowadzić projekt uchwały nr 13 przez 2014 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok? Za wprowadzeniem tego. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję na temat projektu tej uchwały. Proszę bardzo o zabranie głosu. Proszę bardzo, radny Hanna. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, w imieniu Komisji Rolnictwa w Czerwiec konsultowaliśmy, składam wniosek, aby cena żyta wynosiła 55 zł. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze głosy w komisji? Proszę bardzo, Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, w imieniu mieszkańców, zwłaszcza ściany nadodrzańskie, proszę Państwa, tam gdzie ziemie są bardzo ciężkie, tak zwane iły nadodrzańskie, zwracam się z pytaniem do Pani Radcy, czy jest możliwość podziału podatku rolnego, dlatego że mieszkańcy chcieliby, żeby ten trud, ten wysiłek, to obciążenie, jakie wnoszą, proszę Państwa, w uprawę ziem nadodrzańskich, żeby, proszę Państwa, o nich się zatroszczyć i o nich zadbać. Ale niczym złożę taki wniosek, jeżeli będzie można. Muszę zapytać, proszę Państwa, czy jest taka możliwość. Nie ma takiej możliwości, ponieważ nie ma zwolnień podmiotowych, jeśli chodzi o podatki i opłaty lokalne. Są zwolnienia przedmiotowe, ale nie podmiotowe. Ja oczywiście, jeśli Pan sobie życzy, to jeszcze mogę szczegółowo ten problem zgłębić, natomiast zwolnień podmiotowych jako takich podatkach i opłatach lokalnych nie ma. Czyli radny jest bez rad. To jest tak ważne, to powiedział. Czy są głosy w dyskusji? Tutaj Pan Burmistrz mówił, że będzie wyjaśniał jeszcze. Może Pan Skarbnik przestawi skutki finansowe do podjęcia tej uchwały. Mamy to bardzo ładnie uzasadnione w tej uchwale. Obniżenie o 1 zł ceny za kwintal to 42 tysiące dla budżetu mniej. Proponowana propozycja, jaka padła, 55, oznacza, że w budżecie wpływy te przewidywane, planowane będą niższe o 252 tysiące złotych. To są te skutki. W związku z tym przyjęcie tej uchwały na pewno będzie musiało skutkować również autopoprawkami do budżetu, projektu budżetu. Co do źródeł pokrycia tego ubytku w tej chwili, byłoby miło, gdyby Wysoka Rada również wskazała te nadwyżki, bądź wskazała te koszty, które można by zmniejszyć. Byłoby to też wskazówką na pewno i dla mnie, i dla Pana Burmistrza. A jeśli nawet tego nie uczyni, głos ostateczny jest oczywiście po stronie Pana Burmistrza również. Bardzo dziękuję. Tak, zastanawiam się, Panie Skarbniku, jaki głos ostateczny, ale... Ale proszę bardzo, kto jeszcze tutaj chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Pan Radny.
Proszę Państwa, Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja zawsze co roku jestem jakimś autorem poprawek w tym punkcie. Jestem rolnikiem i czuję tą pracę tych rolników. I Panie Burmistrzu, zmierzałbym do takiej rzeczy, nie tak jak Pan Kierownik mówi, nie wiem co te izby rolne zrobiły nam szacunkowo 11 lat, ale tak jak z kolegą rozmawiałem, to mówi, że jak przeliczył te 11 lat, to chyba by tyle nawet nie wyszło. 11 kwartałów, przepraszam, nawet kwartałów. Ale ja życzyłbym sobie, Panie Burmistrzu, żebyśmy w tej Radzie doprowadzili do pewnej normalności. Ustalali stawkę podatku rolnego w danym okręgu, czyli w danej miejscowości, czy w danym obszarze kraju, gdzie żyto dzisiaj naprawdę nie sprzedamy za 55 zł. I to sobie wybijmy z głowy. Nikt nie kupi żyta za 55 zł. I te stawki, ja rozumiem, to jest 250 tysięcy bólu dla budżetu, ale jaki ból jest dla poszczególnego rolnika, który musi zapłacić ten podatek, bo proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, rolnik nie płaci podatku dochodowego, rolnik płacze i płaci. Rolnik, wyliczają mu urzędnicy i albo zapłaci, albo nie, albo pan skarbnik czy pan kierownik przyśle mu windykację i będzie musiał zapłacić, bo każdy z Państwa, chciałbym to wytłumaczyć, płaci podatek dochodowy, jeśli Państwo macie dochód, płacicie podatek, a rolnik, czy ma dochód, czy nie ma dochodu, podatek musi zapłacić. I to mnie boli od wielu, wielu lat i chciałbym to kiedyś, żeby to nasze państwo serdeczne, czyli nasz wielki Sejm, zajął się tą sprawą i wprowadził podatek dochodowy w rolnictwie. To jest to, czego bym sobie życzył, żeby nie było właśnie takich dyskusji, gdyby nie zwracać głosu panu burmistrzowi, radzie i powstają tutaj konflikty między transportowcami, między rolnikami, między ludźmi, którzy prowadzą inne działalności. Także zróbmy w tym kraju coś normalnego, ale przede wszystkim, żeby dany rejon, panie burmistrzu, płacił odpowiedni podatek do ceny będącej na rynku. Tego bym sobie życzył. Także ta cena 55 zł, proszę państwa, jest i tak zawyżona. Panie skarbniku, ja panu na komisji pokażę parę rzeczy, gdzie można znaleźć te pieniądze w budżecie jeszcze. Ale to myślę, że nie dzisiaj i nie czas jest na dyskusję. Dziękuję ślicznie. Proszę bardzo, pan skarbnik. Bardzo krótko, oczywiście bardzo dziękuję. Ja z racji pewnej funkcji staram się Wysokiej Radzie i wszystkim tu obecnym po prostu zaznaczyć skrótowo te uwarunkowania, które tutaj się budżetowe na przykład pojawiają i ja też jestem za tym, żeby podatki były jak najniższe, ale też chcę, żebyście Państwo wiedzieli, że obniżanie w tym przypadku zawsze wywołuje jakieś tam skutki budżetowe i o to chodzi, żeby to rzetelnie wszystko było do Państwu przedstawione. Dziękuję. Panie skarbniku, ja nie chcę, żebyśmy płacili najniższych podatków. Ja chcę, żebyśmy płacili realne podatki i tego bym sobie życzył. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze głos w dyskusji? Proszę bardzo, pan kierownik. Ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę, że oprócz tych skutków, które wiążą się z obniżeniem stawki do 55 zł, o których skarbnik mówił 250 tysięcy, to my na starcie już będziemy mieli mniejsze wpływy od tegorocznych o około 210 tysięcy. Bo stawka ta GUS-owska jest już niższa o około 5 zł od tegorocznej. Także to chciałem powiedzieć. Jeszcze jedna rzecz, jaki będzie skutek dla rolników z drugiej strony, obniżenie do 55 zł, to będzie oszczędność o około 15 zł z hektara dla rolnika. To dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan burmistrz. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni Państwo. Rzeczywiście chcemy wyjść naprzeciw rolnikom i obecnej sytuacji na rynku rolnym. Bez dwóch zdań, taka jest nasza intencja, więc ja w dobrej wierze przyjąłem te głosy, wyszedłem naprzeciw z tym projektem uchwały. Natomiast musimy jeszcze się do końca zastanowić nad tym, jakie skutki to wywoła, a w szczególności skutki w stosunku do skutków roku bieżącego. Bo mieliśmy w 2014 roku sytuację, że również obniżyliśmy, bardzo dobrze, że obniżyliśmy, bo była taka potrzeba, ale to obniżenie było mniej więcej o 3 zł. O 3 zł z 69 do 66 zł. Ubytek przy obniżce o 3 zł był w granicach 126
tysięcy złotych. W tej chwili, wedle propozycji Komisji Rolnictwa, ten ubytek ma być 252 tysiące złotych, czyli dwukrotnie wyższy. No, musimy mieć, panowie radni, świadomość tego, że to po stronie dochodów wywoła skutki, a mówiąc bardziej dosadnie, wywoła to skutki po stronie wydatków, no bo tych 250 tysięcy wydać nie będziemy mogli. No ja rozumiem cel, ale takie będą konsekwencje tego. Mówię to otwarcie, bez owijania w bawełnę, jak to mówią trywialnie. Więc ta propozycja jest daleko idąca. Daleko idąca. Ja bym tutaj wnioskował o jeszcze może chwilę refleksji. Być może jakieś inne propozycje padną, bo tu nawet 2 złote będzie nam dawało możliwość większego manewru w tych wydatkach, które są konieczne. A powiem wprost. Obecnie nasza gmina, nasze miasto jest objęte psychozą strachu. Wiemy, co się stało kilka tygodni temu. Wiemy też, słyszeliśmy, co się stało wczoraj. Mieszkańcy naszego miasta boją się wychodzić na ulicę, boją się spacerować i to jest fakt. I to dla nas, przynajmniej dla mnie, niesie taką oto konsekwencję czy wniosek, że musimy więcej, to zdecydowanie zainwestować w bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o monitoring, jest to jeden z projektów poprawy bezpieczeństwa, ale nie tylko to. Bezpieczeństwo ruchu drogowego, bezpieczeństwo w miejscach publicznych. Być może większa ilość patroli, a to się wiąże z kosztami. Mówiąc krótko, na to bezpieczeństwo będziemy musieli wygospodarować więcej środków i to szybko. Bo nie możemy kontynuować tej sytuacji, która jest psychozy strachu w naszym mieście, w naszej gminie. Więc z mojej perspektywy oczywiście widzę potrzebę obniżki w tej sytuacji na rynku rolnym, ale wnioskowałbym, czy sugerowałbym, bo ja tutaj sugeruję, lekkie ograniczenie tejże obniżki, na przykład do 57 zł. Te kilkadziesiąt tysięcy, jakie znajdziemy, będzie nam bardzo potrzebne, a potem będziemy mogli to przełożyć. Będzie większa elastyczność tego rozwiązania. Także sugeruję 57 zł od kwintala. Taką stawkę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przewodniczący Komisji Panie Burmistrzu, no, zanim koledzy tam dogadają się z Komisją Rolnictwa, bo widzę, trwa dyskusja. Podzielają. No może taka mała refleksja do skarbnika. Panie skarbniku, jak radni gdzieś zmniejszają wpływy do budżetu, nie muszą wskazać, co zostanie gdzieś tam wzięte. Przy zwiększaniu tutaj tych wydatków muszą wskazać to źródło. Natomiast no, organ wykonawczy tutaj decyduje, jakie zadania gdzieś nie będą, tak jest, jeśli nie będą gdzieś zrealizowane. Także to nie jest nasza rola, panie skarbniku. My tutaj zdecydujemy w tej chwili, jak zostanie przyjęty, na jakiej wysokości kwintal żyta i na tym się skupmy. Proszę bardzo, czy są jakieś głosy w dyskusji jeszcze? Proszę bardzo, pan radny. Proszę państwa, ja panie komisarzu, może nie będę się upierał, ale ta kwota 55 zł, nazwijmy realną kwotą w rolnictwie, nawet zawyżoną kwotą w rolnictwie, jeśli mówimy o podatku rzeczywistym, który podatek powinien zapłacić rolnik. Bo jeśli byśmy poszli tą samą drogą i podnieśli stawki maksymalne od środków transportowych, to teraz bym się spytał, ile my w tym momencie tracimy. Ja nie chcę przeliczać to, że my uszczuplamy budżet. Budżet się buduje z podatku. Czy z PIT-u, czy z CIT-u, czy z podatku rolnego, to są nasze dochody. Ale realny dochód tego rolnika to jest, panie burmistrzu, 55 zł, to i tak jest zawyżony. Jeśli chcemy
szczerze podejść do tematu, to 55 zł jest kwotą i tak za wysoko odnośnie żyta za ostatni rok. Czyli ja, panie przewodniczący, będę popierał stanowisko Komisji Rolnictwa, żebyśmy zostawili te 55 zł jako podatek rolny. To jest moje stanowisko w tym temacie. Dziękuję bardzo. Czy są głosy jeszcze w dyskusji? Proszę bardzo, panie przewodniczący, panie burmistrzu. Ja drogą tak, 56 zł. Zgłaszam wniosek formalny. Nie będę sobie tu. Proszę bardzo, pan burmistrz. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja oczywiście jako burmistrz przyjmę każdą państwa decyzję w tych granicach, które tutaj widzę, są w trakcie rozmów, dyskusji. A propos podatku od środków transportowych, tam ubytek jest 150 tysięcy. Tutaj ten prognozowany ubytek 250. Ja wskazałem jeden z kluczowych priorytetów, jaki musimy brać pod uwagę i w przyszłorocznym budżecie, i w naszej polityce długofalowej. Więc tak jak mówię, przyjmę każdą państwa decyzję. Padła propozycja 56, być może lepsza. Państwo w głosowaniu ocenicie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze głosy dyskusji? Nie widzę. Wniosek dalej idący to jest wniosek przewodniczącego Komisji Rolnictwa i ten poddam pod głosowanie. Stawka kwintala żyta na 55 zł. Najpierw przegłosujemy wysokość tej stawki, a dopiero później tekst całej uchwały. Kto jest za tym, aby do projektu uchwały nr 13 wpisać kwotę 55 zł jako kwotę kwintala żyta ustalającą podatek rolny? Kto jest za? Proszę o przygotowanie. Kto jest przeciw? Wniosek przeszedł. Proszę o odczytanie projektu uchwały nr 13. Projekt uchwały nr 13 uchwalony przez 2014 Rady Miejskiej Środy Śląskiej z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015. Paragraf pierwszy. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok ogłoszono w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015. Monitor Polski 2014, pozycja 935 z dnia 23 października 2014 roku z kwoty 61,37 zł za jeden kwintal do kwoty 55 zł za jeden kwintal. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Środy Śląskiej. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2015. Dziękuję bardzo. Obowiązuje nas głosowanie imienne. Zasady państwo znacie. Wyczytuję nazwiska radnych. Proszę bardzo. Radny Bogucki Artur. Wstrzymuje się. Radny Fink Jerzy. Jestem za. Grabowiecki Kazimierz. Hangało Wiesław. Jestem za. Hibner Arkadiusz. Wstrzymuję się. Kruszelnicki Zdzisław. Wstrzymuję się. Kryciński Jerzy. Jestem przeciw. Lisiecki Arkadiusz. Wstrzymuję się. Łobatczyk Wieczysław. Za. Maciejewski Leszek. Jestem za. Rajczakowski Stanisław. Rosenbeiger Paweł. Wstrzymuję się. Sendyka Stanisław. Jestem za. Skóra Mirosław. Jestem za. Gnek Krzysztof. Jestem za. Policzę. Pozwólcie państwo. Pomyślcie. Osiem głosów.
przeciw, czy 5 wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.